na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Olek, nie ukrywam, że po serii próbnej, po tym skoku wyobrażałem sobie, o co ciebie zapytam po najlepszym starcie w sezonie, a zobacz tutaj koniec serii punktowej. No niestety, też sobie tak wyobrażałem, że troszkę inaczej to się potoczy, ale to jest Oslo. I to wszystko? Wina Oslo w tym skoku konkursowym? Nie tylko, no też jest moja wina w tym wszystkim, bo ten skok nie był taki, jaki bym sobie wymarzył. No ale tak, no niestety tak się potoczył ten konkurs. No z przykrością muszę powiedzieć, że skończył się na pierwszej serii, chociaż no, czuję duży niedosyt po tym konkursie, bo wiedziałem, że stać mnie na dużo więcej w dzisiejszym dniu i liczyłem na więcej. W serii próbnej to były tylko dobre warunki, czy po prostu skok był taki jak trzeba? Skok był taki jak trzeba, warunki były takie jak trzeba i była pierwsza dziesiątka tak jak trzeba. A kiedy skok jest taki jak trzeba? Jak jest dobry, jak trzeba. Olek, ja tak przyglądam się zdjęciom Tadeusza i ty w locie wyglądasz ciekawie zaraz za progiem. Bardzo nastawiony na wiatr pod narty i teraz powiedz, czy ja się mylę, czy dobrze to interpretuję? Dobrze to interpretujesz i tak samo byłem nastawiony właśnie w drugim skoku, w tym konkursowym, że ten wiatr się znajdzie, a tego wiaterku tam niestety zabrakło, szczególnie w drugiej fazie i tego noszenia. No, troszeczkę zabrakło, żeby mnie tam złapało i tych dwa punkty więcej, dwa punkty więcej na minusie i byłoby, powiedzmy, 5 metrów dalej byłaby różnica. No. Dynamiczniej, agresywniej, bo wydaje mi się, że wcześniej to aż tak nie wyglądało w locie, tak fajnie. No agresywnie było właśnie i agresywnie było. Myślę, że praca w powietrzu była dobrze wykonana, że fajnie wszystko zagrało w powietrzu. Błąd pojawił się troszkę na progu, że było to troszeczkę zbyt agresywnie na progu i może ten skok nie był super wykończony, dlatego zabrakło w tym skoku wykończenia jak na te warunki, dlatego nie poszło tak jak miało pójść w złych warunkach. Jeżeli by była pomoc, to byłoby w porządku, ale tam zabrakło tej pomocy, to nie do końca wszystko zagrało. To mógł być dziewiąty konkurs z punktami z rzędu, no ale potknięcie pewnie jest wkalkulowane gdzieś w dłuższy proces. No, oczywiście, jest wszystko wkalkulowane, nic się nie dzieje. Jutro nowy dzień, walczymy dalej. Czy mnie to ruszyło? Nie ruszyło mnie to i wiem, że stać mnie na dobre skoki, czy to sobie udowodniłem w serii próbnej. Jeżeli, nie wiem, trwałoby to od dłuższego czasu, to mógłbym się martwić, ale nic się nie dzieje, tak? Jedziemy dalej. To na koniec takie pytanie, jakie zadałbym bez kamery, przy kawce. Przygrzałeś się trochę po skoku próbnym? Też się tak zastanawiałem nad tym, ale myślę, że nie. Już się tak przygrzałem w Iron Mountain i tutaj była lekcja wyciągnięta. W Lake Placid. Przepraszam, w Lake Placid, tak, lekcja wyciągnięta i z zimną głową do tego podszedłem po prostu. Wiedziałem, że stać mnie na dobre skoki i to wiedziałem od dłuższego czasu, więc też fajnie, bo ten wiaterek pod narty był. Raz mocniej, raz lżej. Niestety był lżej i nie wyszło. No. Dziękuję bardzo. Powodzenia jutro. Dzięki.